Technologia 5G to jest jakby kolejna, można powiedzieć, ewolucja w kontekście tego, co dzisiaj używamy. Czyli było 1G, 2G, 3G, prawda, 4G i teraz będzie 5G. Natomiast to będzie rewolucja z punktu widzenia tego, jakie korzyści czy jakie możliwości będą mieli użytkownicy końcowi. Tak? Ta technologia po pierwsze daje nam dużo większy przepływ danych, tak? Umożliwia przesyłanie dużo większej ilości danych, ale co ważniejsze, ona będzie w taki sposób ustandaryzowana, że wszystkie urządzenia wpięte jakby w tą sieć będą jakby, no, można powiedzieć, w pewnym sensie na różnych zasadach, czyli to, co dzisiaj mówimy, że tak zwany Internet of Things, czyli Internet rzeczy, no to właśnie wydarzy się sieć 5G, czyli wyobraźmy sobie wszystkie pralki, lodówki, prawda, samochody, inne urządzenia, nawet, prawda, tak jak psom wszczepiamy chipy, to możemy też im wszczepić z czasem kartę SIM, tak, która nam będzie wysyłała odpowiednie, prawda, informacje o tym zwierzęciu, tak, i tak samo takich czujników może być dużo więcej. Przewiduje się, że na 1 km² będzie około 1 000 000 urządzeń właśnie 5G. Jeśli chodzi o legislację, no właśnie, to jest bardzo, bardzo ważny punkt, aczkolwiek dużo bardzo się dzieje w tym zakresie, no to jednak troszeczkę trzeba jeszcze popracować. Po pierwsze muszą zmienione tak zwane normy PEM, czyli dotyczące promieniowania elektromagnetycznego, no, które w Polsce są super surowe, tak? I przy dzisiejszych normach, no, nie ma szans na żadne 5G, to w ogóle nie mam o czym rozmawiać. No, druga rzecz, muszą się pojawić nowe częstotliwości, które będą konieczne do użytkowania 5G, a jak się mają pojawić nowe częstotliwości, no to jakby rząd, też odpowiednie urzędy, na przykład UKE, Ministerstwo Cyfryzacji, muszą zdecydować, czy to będzie aukcja, czy prawda, przetarg i kiedy i jak będzie zorganizowane. Tak? No jak to wszystko się wydarzy, no to też już jakby tylko i wyłącznie zostają nam operatorzy, którzy po prostu będą wdrażali 5G, będą jakby wdrażali nowe technologie.